dzisiejszy pojedynek. Pierwsza kwarta zdecydowanie wygrana przez PGE Torowa. Jak myślisz, czy właśnie ona była głównym czynnikiem takiego przebiegu meczu, czy jednak wasza wąska rotacja spowodowana właśnie brakiem dwóch zawodników? Myślę, że trzeba sumować te dwa elementy, bo Turów na pewno zagrał bardzo dobrze w pierwszej kwarcie. Zagrali agresywnie, szybko, tak jak się spodziewaliśmy zresztą. A druga sprawa, kontuzje u nas. No, Kerk jest wyłączony, wiadomo, że to jest nasz kluczowy zawodnik pod koszem, zdobywa sporo punktów, dużo nam daje zbiórek i takiej pewności w ataku. Samym obwodem jest ciężko grać cały mecz, nie zawsze to wychodzi. Także oba te elementy zdecydowały. Jakie były założenia na dzisiejszy mecz? No bo podstawowi zawodnicy PGE Torowa, no widać, że są w formie. Zarówno JP Prince, Damian Kulik, no świetnie dzisiaj dysponowali siłami na parkiecie. Założenia mieliśmy wbrew pozorom bardzo proste. Powstrzymać szybki atak Turowa, bo są w tym elemencie bardzo mocni. Wbrew pozorom nawet w pierwszej połowie nam się udało, bo zdobyli tylko 4 punkty. Ale w drugiej już troszeczkę się rozkręcili, presję wywierali na naszych rozgrywających, trochę było przechwytów, niewymuszonych strat, poszły z to kontry i łatwe punkty. Kiedy będziecie już w pełnym składzie i czego wam życzyć na kolejne mecze? Do kolejnych meczów podchodzimy bardzo spokojnie, chcemy po prostu rozegrać dwa mecze w szóstkach, będziemy walczyli, na pewno nie poddamy się, a na play-offy chyba już przystąpimy w najmocniejszym składzie, no i to będzie ta najważniejsza część sezonu, miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Łukasz, dzisiejszy mecz, pierwsza kwarta jakby ustawiła troszeczkę ten pojedynek. Myślisz, że też kłopoty kadrowe gości były tutaj czynnikiem głównym? Ja myślę, że dobra nasza w miarę gra. My też mieliśmy, że tak powiem, problemy kadrowe, bo Tony, nasz pierwszy rozgrywający, nie grał. Każda drużyna musi sobie ze swoimi problemami radzić. Jak się czułeś w roli takiego combo, czyli zawodnik 1-2, musiałeś troszeczkę być odpowiedzialny za przejście z obrony do ataku? No dokładnie. No dzisiaj nie jestem zbytnio z siebie zadowolony, ale najważniejsze, że wygraliśmy. Takie dzisiaj mi się wydaje, że pierwsze koty za płoty. Wiem, czego mniej więcej zespół ode mnie będzie teraz oczekiwał. Będę starał się to po prostu zrobić. Ważne zwycięstwo w Sopocie. Teraz z kolei kolejne mecze przed wami. Walczycie w dalszym ciągu o pozycję numer 1. Dokładnie. No, zaczęło się od wygranej ze Stelmetem. Później kontynuowaliśmy to wygraną w Sopocie. No i teraz wszystko od nas zależy. Każde kolejne zwycięstwo przybliża nas do tego pierwszego miejsca. Zostały dwie kolejki. Wszystko od nas zależy. Nie musimy się na nikogo patrzeć, także jesteśmy panem swojego losu. Od dłuższego czasu musiałeś grać 30 minut. Jak wygląda, jak się czujesz po tym meczu? Czy po tym powrocie, po kontuzji jest wszystko ok? Powiem tak, od formy jest jeszcze daleko. Mam nadzieję, że na te najważniejsze mecze przyjdzie. Po kontuzji powiedzmy, że śladu nie ma, chociaż odczuwam jeszcze drobny dyskomfort, no ale niestety trzeba z tym grać. Trzeba z tym grać, trzeba się chyba się nastawić na to, że będziesz teraz z tym pierwszym rozgrywającym, bo Tony chyba przynajmniej na te 3 tygodnie wypada. No dokładnie, no miejmy nadzieję, że Tony jak najszybciej do nas wróci. No musimy sobie przez cały sezon praktycznie borykamy się z jakimiś kontuzjami poszczególnych zawodników, także jak dotąd zespół bardzo dobrze na to reagował. Mam nadzieję, że i tym razem tak będzie, a to nam życzę jak najszybszego powrotu do zdrowia. Szczęśliwa trójka w pierwszej kwarcie, bardzo, tak w ostatniej bardzo. Sekundzie. Jest... Widziałeś w ogóle ten kosz? Kosz widziałem, ale powiem szczerze, to był taki rzut rozpaczy. Szczęście się do mnie uśmiechnęło, to takie duże i wpadło. Co byś życzył kibicom na Dolnym Śląsku, kibicom PGE Torowa z Gorzowa Święta? Wesołych świąt, smacznego jajka, przede wszystkim spędzenia w rodzinnym gronie. Dziękuję bardzo.